ну поляки, я gratuluję narodowi polskiemu. Należą się im wielkie brawa. Utarli tej władzy nosa. Nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Przywrócimy stosunki z Litwą, a one nie znikną z Polską. Jest podstawowa zasada. Sąsiedzi nie mogą żyć źle. Teraz zarabiamy przede wszystkim na wschodzie, w Rosji, Chinach. Nie możemy jednak porzucać kontaktów z zaawansowanym technologicznie Zachodem. Są blisko, Unia Europejska i Polska są naszymi sąsiadami i powinniśmy utrzymywać z nimi kontakty. Jesteśmy na to gotowi, powiedział w sierpniu 2023 roku Aleksandr Łukaszenka. Natomiast z końcem października ogłosił swoją propozycję określaną mianem Planu Dobrosąsiedztwa i Pokoju, skierowanego do przedstawicieli naszego nowego rządu. Co więcej, opluwani i obrzucani wszelkimi możliwymi obelgami jeszcze parę miesięcy temu. Europa już dawno zakończyłaby tę wojnę, gdyby Amerykanie poprzez Polaków nie popychali i nie podburzali do tej wojny. On, Biden, zostanie w Polsce, bo Polska jest hieną Europy. Polska prawdopodobnie chce w jakiś sposób odwrócić uwagę, tak nas jak i Rosji, od wydarzeń na Ukrainie. To są kompletni idioci. Z początkiem października 2023 roku, według Łukaszenki, my Polacy z Białorusinami de facto stanowimy jeden wspólny naród. Po takich wypowiedziach białoruskiego przywódcy w relatywnie krótkim czasie i dodatkowo komunikacie szefa białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprzed zaledwie kilkunastu dni, w którym oficjalnie ogłosił, że Białoruś otwiera się na dialog z Polską, to pokazuje, że Baćka albo próbuje ograć Putina, albo rozsądek zaczął pukać im obu do głowy. Prawdopodobnie, jak zwykło bywać w przypadku tych dwóch, istnieje jednak jakieś drugie dno, przez które sprawy nie są takie, jakimi się wydają. I wypada zadać tu sobie bardzo ważne pytanie. Dlaczego Łukaszence tak bardzo zależy na zakończeniu wojny przez Rosję? I co białoruski przywódca chce na tym zyskać? Zawsze powtarzam, sąsiadów się nie wybiera, oni są od Boga. Zawsze są różnego rodzaju nieporozumienia, kłótnie i tak dalej. To jest czas przejściowy. Nadejdą czasy, kiedy będziemy z nimi żyć, jak zawsze było w czasach sowieckich. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego filmu, chciałem Was gorąco zachęcić do pozostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapki w górę i komentarza. Oczywiście, jeśli nie zajmie to Wam zbyt wiele Waszego cennego czasu. Dzięki tej poświęconej przez Was chwili sprawiacie, że mój kanał staje się bardziej popularny, a tworzone przez nasz team materiały trafiają do szerszego grona widzów, za co bardzo, ale to bardzo Wam dziękujemy. Oczywiście zapraszam Was również na zakupy w naszym sklepie, myślę, że zawsze coś tam dla siebie znajdziecie. Tym bardziej, że do Mikołaja i świąt wbrew pozorom zostało naprawdę niewiele czasu. Okej, tyle z autopromocji i lecimy z dzisiejszym materiałem. Zapraszam. Pomimo, że Łukaszenka od początku sprawowania swojej władzy był pokornym sługą sowieckich towarzyszy, to jednak wbrew pozorom ten kartoflany boss jest nie lada cwaniakiem, który od wielu dekad potrafi bardzo umiejętnie lawirować pomiędzy wschodem a zachodem, czerpiąc z obu stron to, co się da, w tym również z naszej Polski, z którą jeszcze nie tak dawno interesy handlowe i wbrew pozorom nawet polityczne układały mu się nad wyraz dobrze. Absolutnie panu prezydentowi Łukaszence na interesie Białorusi to widać i widać to, że jest człowiekiem takim ciepłym. Patrząc więc z punktu widzenia niektórych naszych polityków... My się otworzyliśmy, jesteśmy naturalnym partnerem Białorusi, to przecież nasi sąsiedzi, mamy wspólną historię. Oraz pod względem właśnie historycznym, to faktycznie, jeśli przyjrzymy się temu dokładniej, okazuje się, że przed II wojną światową wszystkie największe obecnie białoruskie miasta zdominowane były przez społeczność polską i białoruską, a nie rosyjską. Otóż według szacunków Związku Polaków na Białorusi mieszka tam od kilkuset tysięcy do ponad miliona mieszkańców uważających się za Polaków, czyli około 10% całej tamtejszej społeczności. Zaś co równie ciekawe, etnicznych Rosjan według spisu powszechnego z 2019 roku jest trochę ponad 700 tysięcy, co stanowi około 7,5% całej populacji. Zatem w teorii Polacy stanowią nawet większą grupę narodowościową niż Rosjanie.
Faktem jest również, że wojna za naszą wschodnią granicą i pośrednie uwikłanie w nią przez Putina Białorusinów wcale nie do końca leżało w interesie Łukaszenki. Dlatego bronił się rękami i nogami, by jego armia nie została w tej batalii wciągnięta na pełną skalę. Tym bardziej, że z pewnością nie napawają go zadowoleniem coraz to nowsze sankcje i wiążące się z nimi problemy gospodarcze, gdy na pierwszy rzut oka wydaje się, że żadna ze skonfliktowanych stron nie jest jeszcze gotowa powiedzieć pas. Nawet pomimo tego, że według najnowszych statystyk w ciągu niecałych 2 lat śmierć poniosło ponad 500 000 ludzi, przy czym większa ilość strat w zasobach przypadła stronie rosyjskiej. Do chwili obecnej Rosja straciła prawie 300 tysięcy osób ze swojego personelu. Jednak pomimo tak wysokich wskaźników, Władimir Putin i jego bliscy współpracownicy nie wykazują chęci zakończenia tej morderczej batalii, podobnie jak Wołodymyr Zełenski. Na Zachodzie panuje przekonanie, że Władimir Putin jest do tego stopnia uparty, że być może nigdy się nie podda. Natomiast wśród jego społeczeństwa istnieje ugruntowane przekonanie, że rosyjski naród jest tak silny, że nigdy nie będzie musiał się ukorzyć. Tyle tylko, że zdania tego najwyraźniej nie podziela do końca sam Baćka. Wciąż próbujący kreować się na oddanego kolegę Wowy, ale gęstniejąca nad nim od wielu miesięcy atmosfera i coraz słabiej działające próby wmawiania dyrdymałów własnemu społeczeństwu oraz światu, w tym także Polsce i Polakom, przestały mu chyba wystarczać. Łukaszenko uważa, że jego propagandę odbierają z jednej strony i po prostu widzowie na terenie Białorusi, ale z drugiej strony my też widzimy, że oni nawet zrobili taki program specjalny w swojej propagandzie, który uderza w Polaków. Na przykład oni nawet tłumaczą filmy propagandystkie na język polski, czyli w jakiś sposób chcą też oddziaływać na Polskę. Albo zaczął wreszcie logicznie myśleć, bo jak inaczej można wytłumaczyć wspomniane na początku filmu próby zbliżenia z Polską i Unią Europejską. Na dodatek Łukaszenka w ostatnim czasie coraz głośniej sugeruje Putinowi i Zełenskiemu, że pora na zakończenie wojny w drodze wynegocjowanego porozumienia i twierdząc lub bardziej powtarzając za wieloma specjalistami, iż wojna ta utknęła w impasie, przez co obie strony ponoszą jedynie bezsensowne straty. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać uzasadnioną próbą zakończenia konfliktu przez wiecznego negocjatora i cudownego rozjemcę Baćkę, jak miało to już wielokrotnie miejsce. Tym bardziej, że on przecież taki dobry ciała wiek, taki bardzo lubiący pokój przywódca. Przekażcie mu tę wiadomość swoimi kanałami. Jesteśmy gotowi przyjąć go w Mińsku i przeprowadzić poważną rozmowę, jeśli on chce pokoju w Ukrainie. I nawet Putin przyleci tutaj do Mińska i spotkamy się w trójkę tutaj w Mińsku. Dwóch agresorów i miłujący pokój prezydent. Otóż określający sam siebie ostatnim dyktatorem Europy Aleksandr Łukaszenka przez większość ludzi jest uznawany za marionetkę Rosji. Tak naprawdę, z czego doskonale zdajemy sobie sprawę, wręcz podporządkował się woli Moskwy, gdy Putin rozpoczął pełnoskalową agresję na Ukrainę, przez co Białoruś szybko stała się jednym z najbardziej zdeklarowanych tub propagandowych Kremla. I zarazem hubem wojskowym dzięki udostępnieniu swoich baz oraz w dużej mierze sprzętu. Białoruś niezaprzeczalnie stała się wasalem i rzecznikiem Kremla, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy Łukaszenka w coraz większym stopniu podlega niemal całkowicie Władimirowi Putinowi, a ten pomaga mu jak może w tłumieniu manifestacji, zamykaniu w więzieniach opozycji i dostarczaniu taniego gazu, aby on dzięki temu mógł utrzymać się przy władzy. Tyle, że obecnie Baćka wydaje się być nieco zniecierpliwiony całą tą dość patową dla niego sytuacją i zaczyna przyjmować nową narrację na temat wojny. Niedawno prezydent Białorusi wystąpił w przemówieniu, w którym po raz pierwszy publicznie wezwał do natychmiastowego zatrzymania rozlewu krwi, prosząc zarówno Rosję, jak i Ukrainę o zaprzestanie walki i rozpoczęcie negocjacji. I uwierzcie mi, znając Łukaszenkę, raczej nie jest to do końca kierowane jego w cudzysłowie dobrym sercem, tylko bardziej zdrowym rozsądkiem i względami ekonomicznymi. Tym bardziej, że w pierwszym półroczu 2023 roku wartość obrotów handlowych Białorusi towarami wyniosła ponad 40 miliardów dolarów. W teorii, jeśli nie przyjrzymy się temu dokładniej, oznacza to wzrost aż o 17% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ale okazuje się, że w tym czasie eksport wzrósł tylko o 12%, a import
aż o 22%. Zatem saldo handlu zagranicznego wyniosło minus 1,6 miliarda dolarów, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku było znacząco dodatnie, na poziomie 2 miliardów dolarów. Złe stosunki z Polską i całą Unią Europejską spowodowały liczne ograniczenia handlowe, związane z sankcjami, przez co zaczęło faktycznie brakować wielu półproduktów potrzebnych w białoruskim przemyśle, a nawet leków. I to nie tak, jak u nas niby według Łukaszenki brakowało soli i kaszy. Zobaczcie, co dzieje się z sąsiadami, Litwą, Łotwą, Polską, o Ukrainie już nie wspominając. Oni byli tacy zamożni, żyli w takim szczęśliwym świecie. U nas nic nie było, u nich wszystko. I gdzie są teraz? Stoją przy granicy i proszą, byśmy ich wpuścili na Białoruś. Bo tam nie ma gryczanej kaszy, nawet nie kaszy, soli tam nie ma. Hipotetycznie możemy więc przyjąć, że Łukaszenka naprawdę chce pokoju ze względów ekonomicznych. Ale z drugiej strony pojawiające się próby pojednania z Polską i Unią Europejską oraz nawoływanie do zakończenia wojny mogą równie dobrze być oznaką poważnych pęknięć w samej Rosji, zaczynających narastać do formy, która zaniepokoiła samego Władimira Putina i jego ludzi, przez co Baćka mógłby kolejny raz posłużyć jako pseudo-gołąbek pokoju, stanowiący w rzeczywistości bardziej zasłonę dymną i ratujący twarz rosyjskiego włodarza, aby zakończyć tą niewygodną wojnę. Tym bardziej, że obaj mogą liczyć na to, że nowi rządzący w Polsce po pierwsze ograniczą pomoc udzielaną Ukrainie, a dodatkowo mogą w teorii próbować także namawiać władze w Kijowie do rozejmu. Taka sytuacja wydaje się o tyle prawdopodobna, że jak wszyscy dobrze wiemy, tak ukraińskie, jak i dotychczasowe rosyjskie ofensywy zakończyły się ogromnymi niepowodzeniami i staje się coraz bardziej oczywiste, że Rosja ma niewielkie szanse na zdobycie większego terytorium Ukrainy, a dla walczących o swoją niepodległość wątpliwe jest odzyskanie utraconych ziem. W obecnych okolicznościach obie strony konfliktu mierzą się z podobnymi problemami, to jest zaopatrzeniowymi, wyczerpaniem żołnierzy i kurczących się rezerw amunicji. A na domiar złego dla Ukrainy w wielu krajach kończy się hura optymizm związany z udzielaną pomocą finansową i militarną. Zatem istnieją symptomy mogące wskazywać na to, że tak Rosja, jak i broniąca się Ukraina mogą chcieć zawieszenia broni, pomimo że oficjalnie temu zaprzeczają. Z drugiej zaś strony Rosja mogłaby na takim zawieszeniu broni zyskać możliwości na wzmocnienie swojej armii oraz naprawienie słabych punktów, co zwiększy w przyszłości ryzyko dla samej Ukrainy, ale także całego naszego regionu. A to stanowi swoistą prośbę świata zachodniego do putinowskiej Rosji o kolejną wojnę w niedalekiej przyszłości, której Ukraina, ale także nasza Polska oraz kraje bałtyckie możemy znaleźć się w naprawdę niekorzystnej sytuacji. Dlatego znając Łukaszenkę i jego dotychczasowe zachowania, można dojść do wniosku, że na polecenie Władimira Putina dalej prowadzi misterną grę dotyczącą planów Kremla, wzywając do zawieszenia broni oraz prób łagodzenia sytuacji na arenie międzynarodowej. Osobiście przypuszczam również, że może to być swoiste usypianie czujności ukraińskich rządzących, jak i ich sojuszników. Poza tym, proponując zawieszenie broni na zasadach, które i tak Ukraina odrzuci, Łukaszenka może chcieć wzbudzić większą niechęć wobec Kijowa, tak na Białorusi, w Rosji, jak i wśród rosnącej liczby zachodnich polityków krytycznie nastawionych do dalszego udzielania pomocy ludziom Zełenskiego. Oczywiście istnieje jeszcze jedna dość prawdopodobna możliwość nagłej zmiany retoryki Łukaszenki, a mianowicie to, iż popadł w niełaskę u swojego kolegi Wowy i boi się, że skończy jak wszyscy, z którymi współczesny car Rosji przestał się lubić. Czyli szybko. Łukaszenka może chcieć zakończyć wojnę, zanim znajdzie się między młotem a kowadłem. Pomiędzy sierpem i młotem jest już od dawna. Alternatywnie może być i tak, że wspomniana prośba Łukaszenki o zaprzestanie wojny jest autentyczna i że czuje się na tyle pewnie, aby przeciwstawić się Putinowi, a to mogłoby nawet oznaczać kolejną poważną rysę lub pęknięcie wśród rosyjskich sojuszników.
Podsumowując dzisiejszy materiał, nie wydaje mi się, aby te rzekome próby zmiany wizerunku polityki białoruskiego przywódcy wynikały z próby naprawienia stosunków sąsiedzkich. Szczerze, to raczej uważam, że znowu chce ratować swój tyłek. Ale to subiektywna opinia prowadzącego i chętnie poczytam w komentarzach, co wy myślicie na ten temat. Tyle na dziś, moi mili. Dziękuję za waszą uwagę i cześć. Do następnego materiału. Utarli tej władzy nosa i przyprowadzili opozycję do władzy. Dzięki nim Polska będzie inna. Na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste, to jak drut. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowie!